jestem dzisiaj porterem, więc całkiem spoko, bo chciałem dzisiaj trochę ponagrywać. Chcę zacząć już od tego tygodnia nagrywać vlogi. A porter ma trochę więcej swobody, więc znalazłem jakieś miejsce na spokojnie, żeby sobie coś nagrać, żeby tak przy wszystkich nie nagrywać. Porter zbiera winogrona od innych i do takiego kosza je ładuje i to na plecach się tak nosi. No, ale ma też trochę więcej swobody, więc właśnie mogę sobie na chwilę odejść i coś właśnie nagrać. Więc się cieszę z tego powodu, że jestem gdzieś porterem, bo od dziś chciałbym już nagrywać normalnie. A niedługo będzie pora śniadaniowa. To jest tutaj super czas, bo na śniadanie dostajemy jakieś tam bagietki, serki, szynki, no i to jest super. W pierwszych dniach w ogóle mieliśmy tak dziadowskie śniadanie, dostawaliśmy jakieś ciastka i napój do tego, ale teraz już jest właśnie bardzo fajnie, bo ten czas przerwy to jest taki na polu, siadamy sobie między tymi rajkami i sobie jemy te bagietki z serem. No piękne to są chwile, można sobie porozmawiać z ludźmi, pośmiać się i tak dalej. Jakoś niedługo już powinno być śniadanie w sumie. Wyszedłem pod pretekstem wysmarowania się kremem z filtrem. Już muszę wracać, bo coś mi się wydaje, że już zaraz będą pewnie mieli wszyscy pełne wiadra, które muszą wypróżnić mi do kosza. No i tam za mną ludzie sobie właśnie zbierają winogrona i pakują je do wiader, a jak mi się nazbiera wystarczająco dużo do wiader, to pakują je do kosza tutaj. Ostatnio moim hobby w pracy jest słuchanie podcastów kryminalnych, a Kryminatorium i Piąte nie zabijaj. No, a jak nie mam z kim gadać, sobie podcastów słucham, to jest zawsze jakiś taki fajny klimacik jest. Jakoś strasznie się w to wkręcam, tym bardziej jak jest taka pogoda pochmurna czy coś, to jest świetna opcja. Dobra, idę. Nie patrzcie, usiądziemy gdzieś, bo ja... Ręce brudne. To będzie vlog o mnie, a nie o ludziach. O mój gry. Na pewno to zaś nie ma żadnych domów. A w domu? Nie, dzisiaj sprawdzimy. Czego nie ma? Czy nie masz w żadnym domu lwa? Coś ci czasami nie da mi powiedzieć. Nie. Jestem Amerykanina? Tak. Zajmuję się w Polsce? Nie. No to chyba tak było 40, albo 50. Co ty gadasz? No ale mówisz, że zmarł po 30, więc... Nie, dobra, to nie wasza wina, ja już gadłam. Rzucisz? No właśnie, nie byłem pewien, czy nie jest czasami z Niemiec, ale z Niemiec chyba był inny, taki znany reżyser. Czy jestem związany z polityką? Czy jestem związany ze sztuką? Czy jestem Kim Kardashian? Kim Kardashian jest związana ze sztuką. No właśnie tak powiedziałeś, to niepewnie, więc dlatego. Czy jestem znana z pisania książek? Stary, pytałam się o pisarkę 3 razy, też fajnie. Też, koniec. No i dobra, i po pracy dzisiaj. Idziemy teraz na lunchyk. Dzisiaj w ogóle na lunchyk. Olga z mojego pokoju zrobiła, dla wszystkich z naszego pokoju, pierogi z soczewicą i z suszonymi pomidorami, więc can't wait. W ogóle to jest taka tradycja lunchowa, że wszyscy z pola po pracy idziemy do takiej winnicy, jednej tej z winnic, i tam wszyscy wspólnie, a część tak przy takich wielkich stołach, część gdzieś tam na ziemi, jemy właśnie lunch.
częstują nas też winem. Mega, to jest mój ulubiony chyba punkt z dnia. Bardzo fajna taka, bardzo tak fajnie to tradycyjnie zostało tutaj zachowane. O, dzisiaj tak słońce grzało, że masakra. Jestem zmęczony, jeszcze poniedziałek, więc... Ale za to jaka gratyfikacja w postaci pierogów. Gdzie? Kłamiesz. Poszedłem do sklepu, muszę zrobić dzisiaj zakupy, bo będę robił dzisiaj lunch dla wszystkich na jutro. Mamy taki tutaj obowiązek. Znaczy nie, sami sobie tak wymyśliliśmy, że dla wszystkich z naszego pokoju. A jedna osoba w tygodniu, jedna osoba w danym dniu w tygodniu robi lunch dla pozostałej piątki. O, tak sobie fajnie wymyśliliśmy i za każdym razem teraz mamy jakiś pyszny lunch, którego się nikt nie spodziewa. Ja teraz mam w planach, przyjdź tutaj, ja teraz mam w planach zrobić na jutro burrito. High protein. Dzisiaj do zrobienia trzy proste zadania, które już odwlekam od bardzo dawna. Muszę po pierwsze umyć taki kubeczek, który mam na pole do wody, bo już nie myłem go od początku, odkąd tutaj jestem. Muszę umyć sandały, bo na polu one się strasznie brudzą i też ich już dość dawno nie myłem i są już całe dosłownie w takim brudzie. I muszę się ogolić, czego też już bardzo dawno po prostu nie robiłem. Przez ten tryb dnia, który tutaj jest, ja wstaję jakoś o 4, o 5 wyjeżdżamy do pracy, a o 17 wracam, a o 21 kładę się spać, o 22, więc mam bardzo mało dnia, po pracy jestem totalnie zmęczony i przez to wszystko dosłownie nie mam czasu na nic, no bo trzeba jeszcze ogarnąć jakąś kolację, jak się wróci, trzeba ogarnąć jakieś zakupy. No i człowiek jest tak zmęczony po tej pracy fizycznej, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, ja bym takiego czegoś nie zniósł na dłuższą metę. Takiego trybu pracy. Ciekawe, czy są jacyś ludzie, co w ten sposób funkcjonują przez dłuższy okres swojego życia.
Dla mnie to była masakra, to jest dosłownie ciągła praca. Nie ma w ogóle siły na nic poza pracą, no bo tylko na zrobienie jakichś takich podstawowych rzeczy. Więc to są moje trzy zadania na dziś. Proste, no ale zobaczymy, czy uda mi się je dzisiaj jeszcze wykonać. Makaron z serem uwielbiam. Wiecie, że nie ma przekąsek? Oceniam obiad na spoko. Spoko to wystarczająca ocena. Dzisiaj jakoś wcześniej skończyliśmy pracę, nie wiem w sumie czemu, więc udało mi się zrobić pranie i mamy dzisiaj w pokoju naszym plan, żebyśmy wszyscy się położyli wcześniej spać o 21, bo wszyscy jesteśmy już permanentnie zmęczeni tym trybem pracy. W ogóle to, jak tutaj w okolicy jest uroczo, to jest coś niesamowitego. A wczoraj z Elizą wpadliśmy na spontaniczny pomysł, że sobie pójdziemy tutaj zrobić piknik na tym polu winogron, bo to wszystko są winogrona. Więc wzięliśmy jakiś koc, rozłożyliśmy go między rajkami, znaczy wzięliśmy śpiwór, bo nie mamy koca. Rozłożyliśmy go między tymi krzakami winogron, wzięliśmy sobie jakieś tam bagietki, jakiś ser pleśniowy. No i sobie tak siedzieliśmy między tymi właśnie krzakami winogron. Jedliśmy bagietki, jedliśmy sobie też winogrono, w ogóle winogrona prosto z krzaczka. A z tyłu jeszcze w ogóle leciał taki balon napędzany na ciepłe powietrze. No przecież to brzmi jak jakaś klatka z filmu. No niesamowicie urocza jest ta dzielnica. To jest Burgundia. Niesamowicie to jest. Tutaj i tak dookoła jeszcze są takie jakieś budynki i taka ulica. Ale tam, gdzie na przykład jeździmy do różnych winiarni, no to już jest w ogóle, no to jest na jakichś takich wsiach totalnych, takich pięknych wioskach.